Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 800. Powracamy do Trelawney, gdzie w międzyczasie, zgodnie z obietnicą, rozbudowałem nieco muzeum o wystawy kulturalne. Zaraz sobie je przejrzymy. To wszystko, biorąc z nazwy, produkowałem w instytucie przez ostatni czas. Zostaje nam bitwa po Trelawney do złożenia, którą sobie złożymy oczywiście w miarę wykonywania zadań w samym Trelawney. W tym odcinku jednak zajmiemy się rozbudową Manoli. Obiecałem to już dawno temu i czas najwyższy, żebyśmy to zrobili. Myślę, że fajnie, że tam pracują w instytucie. Przyspieszmy sobie całość od razu. Prosiliście o kamerkę w prawym rogu górnym. Proszę bardzo, jest w prawym górnym rogu troszkę zmniejszona. I super. Przechodzimy do... Może w ogóle w czasie tych zrezygnujemy. Zobaczymy z czatem. Jeżeli będzie coś zasłaniało jeszcze i będzie wam przeszkadzało, to będę tylko na streamach używał kamerki, a odcinki zrobimy sobie wyłącznie z dźwiękiem. Dobra, nie przedłużając. Przejdźmy do Manoli. A tutaj powinny być za chwilę sterowce. Jeszcze są w drodze, widzę. To jeszcze nie te sterowce, o których myślałem. Zdecydowanie nie te. Bo wysłałem je już jakiś czas temu z materiałami do rozbudowy. Tak samo statek do założenia samej wyspy przydałby się jeden. Jeden sobie przeznaczymy na ten cel. Tak jest, bo bardzo dużo nam pójdzie, tych nie zapominajmy. Do Nowego Świata, do Hawany oczywiście, proszę bardzo. A ja zaprezentuję tu oczywiście jeszcze Zoe, ogród botaniczny, tak wygląda rozkład przestrzenny. Mniej więcej to jeszcze się zmieni minimalnie. Minimalnie tu się jeszcze układ zmieni oczywiście, ale już z grubsza tak to będzie wyglądać. Widzę, że pan gazeciarz nie odpuszcza nigdy. No i ładnie. No i super, flota płynie od regionu, tego chciałem jak najbardziej. Teraz te wszystkie statki co mamy, powietrze oczywiście mam na myśli, teraz odejmując ten. Prześlijmy je tam bliżej. Prześlijmy bliżej tu i czekamy na naszego założyciela samego. Czas Manole zasiedlić. Podstawy sobie ogarniemy w tym odcinku Manoli. Ja już mogę zacząć pomału liczyć, gdzie będzie miasto nasze. Tutaj wątpliwa sprawa, żeby się zmieściło, chociaż raczej tu. Tak, raczej tu w przesmyku musi się zmieścić. Tylko nie chciałbym go na dwie części, trzy nawet rozbijać. To dobre dla przemysłu, bo też miejsce my tą tamę sobie ogarniamy, nie zapominajmy. I elektryczność tutaj. Przemysł fajnie jakby na tym płaskowyżu się zaczynał i rozwijał, jeżeli można tam wejść w ogóle. Nie, od tej strony nie można. Trzeba wyjść aż do rzeki i ciągnąć te tory kolejowe, to. Zobaczymy. Jeszcze nie chcę podejmować jakiejś ostatecznej decyzji. Absolutnie. Na pewno się sobie złoża ropy też ustawimy i na wszystko znajdziemy miejsce. Cierpliwości. Na razie czekamy na statek. A żeby nie próżnować, to jeszcze pokażę a propos tego layoutu. Tu nic nie wstawiałem absolutnie. Zbiorami później się zajmę. Potrzeba na to dużo więcej punktów wpływu. A te uzyskamy przez nabicie troszkę poziomu w profilu także. Tutaj pałac dużo roboty nam zrobił, jak widzicie. Mamy poziom prestiżu nabity. Zaraz sobie to tutaj wyświetlimy. Przy okazji siódmy poziom prestiżu, także nie jest źle, uważam. Naprawdę jest fajnie. Przyspieszmy całość. Przeskoczmy do Manoli. Już powinien ten statek do Hawany dopływać, który ma materiały do założenia samej wyspy. A może sobie to przyspieszymy zwyczajnie. O właśnie. W taki prosty sposób, że weźmiemy to. Tutaj weźmiemy to. Ciekawe jak on to z wody podnosi. Chciałbym to zobaczyć. I założymy chyba wyspę. 66 punktów wpływu. Dobra, to już wiemy, że musimy troszkę powiększyć pulę inwestorów. Może na przykład o tych tu. Gdzie będziemy szli dalej? Tu można 3, to jest 59. Nie wiem, jaki co do nich nie ulepszyłem do tej pory. No dobra, niech będzie. Chyba, że jakiś pożar straszny tam był. Ulepszę sobie dwie dzielnice, nawet takie 4. O, 1/4 kolejne dzielnicy, bo mi się punkty wpływu na statki zaraz będą przydawać. I już, skaczemy do Manoli w takim razie. Założymy sobie wyspę. Przeniesiemy oczywiście od razu. Niech się nazywa Manola. I proszę teraz wy w komentarzach powiedzcie, jak chcecie, żeby się nazywała Stolica Nowego Świata. Nowa. Stolica Nowego Świata w zasadzie. Myślę, że magazyny damy sobie tu, gdzie tu plaże by warto było zrobić gdzieś dla mieszkańców, bo jest potrzebna i konieczna. Więc myślę, że całe nabrzeże rozładunkowe damy tu, ze środkiem na środku wyjątkowo. To będzie gdzieś tu. I teraz oczywiście standardowym układem zabudowy robimy sobie magazyny na początek. Dobry. W trybie od razu do wybudowania. Najlepiej. Tak. Czy to się da głębiej osadzić? Chyba nie. A chcę, żeby to było w miarę symetryczne. Znacie moje zamiłowanie tych dziwactw. To jest jedno z nich właśnie. Na razie zrobimy tak, żeby materiały zrzucić ze statków i sterowców. Już to zacznę robić pomału w zasadzie. Z jednego weszło, dobra. Co rozładowane, to sobie staje obok. Zaraz rozbudujemy więcej. Stali więcej od razu możemy zrzucić, dobra.
Jeszcze więcej decek, cyk, już więcej nie da rady, dobra, to rozbudujemy teraz oczywiście samą infrastrukturę magazynową. I jeszcze jest jakieś miejsce, gdzie można by? Tutaj to chyba nie bardzo, to jest taka zatoczka, prawda, malownicza, no tu nie można budować. Tu też nie, ani tu. Kurczę, szkoda, bo te plaże mogły być dostępne. Musimy się zmieścić tu. Nie no, nie to, żebym narzekał, że tu mało miejsca, bo nie jest. Nie udawajmy, że jest, wcale nie jest mało. Ale... liczyłem na trochę więcej, standardowo, tak? Zróbmy tak ładnie, żeby było. Przynajmniej na razie. Może później odejdę od tego. Tam sobie przesunięcia, zmiany żyzności na wyspach opracowuję, gdybyście byli ciekawi w międzyczasie. Nie chcę też przesadzić tu z pojemnością, ale nie mogę nie doszacować tego, jak zawsze miało to miejsce. Na pewno pamiętacie. Tego też chcę uniknąć, za wszelką cenę. Niedoszacowania. Tu sobie oczywiście pozmieniamy zaraz, żeby nie było tak nudno i monotonnie. O, troszkę przełamać ten schemat. Dokładnie. Niedużo to pomogło, ale trochę chociaż. I teraz co? Tu to. Obok piersy rozłamkowe będą. Już planuję, jak to będzie wyglądało. O, nie wejdą chyba tak. Wejdą, pewnie, że wejdą. Raz i dwa. A tu dlaczego nie chcę wejść? Przepraszam. Za blisko? Co? No to tu dajmy. No tu zostawię taką dziurę wtedy brzydką, prawda? A tam możemy dać już kolejny magazyn. Właśnie. No to bliżej tu po prostu. Tylko ile bliżej musiałbym to zrobić? Dlaczego tu nie idzie? Nie rozumiem za bardzo. Czyżby nie był idealny kwadratowy port? No trudno. Jeżeli tak do nas, my do was z sercem, a wy do nas z gębą, to tak to zrobimy. Inaczej. Damy jeden następny gdzie indziej po prostu, a tu damy kolejne magazyny. I zaraz wyślę gagatków po materiały oczywiście. Tak jest, tu damy kolejny magazyn, żeby takiej symetrii jednak nie było. Nudnej symetrii. O, super, troszkę to urozmaici wygląd tego. Odeślimy już wszystkie sterowce po uprzednim ich oczywiście rozładowaniu w porcie. Materiałów, odeślimy je po więcej materiałów. Tych będzie ogrom potrzeba na rozbudowę Manoli, jak wiecie. Dobra. I do zapraszamy Trelawney oczywiście. A tu statek, który przypłynął. Gdzie on jest teraz? Właśnie ty, luźny kolego. Chodź no tu i dasz więcej specjalistów. Port od razu możemy rozbudować. Chyba nie do maksimum, bo okien nie wziąłem. Właśnie, okna musimy przywieźć. Przytransportować, może tak to nazwijmy. Przytransportować z Strelawney. Tutaj oczywiście idzie i postępuje dalsza rozbudowa obiektów. Możemy iść w magazyny z większą ilość. Znaczy, oczywiście to pod kątem wyglądu mówię. Nie design, bo design to nie ma nic do rzeczy. I że design zakłada to, że nam się jak najwięcej ich zmieści tu. I co, tu byśmy dali drugi ten pierce, ja myślę. To by było nawet sensowne go dać. Tą drugą stronę, o. No właśnie. On tu sobie poradzi ze wszystkim. Świetnie i sprawnie. Teraz w zapchaj dziury zrobimy od razu. A w zasadzie to niech tak, no. Jest w tym coś ciekawego, jakby tak zostawić. Od tej strony nie możemy. Szkoda trochę, no dobra. Ale to nic. Zostawimy takie zagłębie. Bo to nam pozwoli też łatwiej obliczać tutaj, ile można jeszcze magazynów wepchnąć. Tam już troszeczkę musimy układ zmienić, jak widzicie. O, jeden do przodu dać całość. O, właśnie. I teraz co? Dalej tą symetrię starajmy się zachować jako taką. Tu wejdzie mi, tak? Tu też pewnie... Nie, tu wejdzie całe, zobaczcie. To już trochę zmienimy układ w takim razie. O, dokładnie. Troszeczkę zmienimy układ tutaj zatem. Zaczniemy od góry. Dobra. I teraz tutaj właśnie jeden i jeden. Tu jeszcze jeden wejdzie, tam już nie wejdzie. Musiałby być na boku. To tu kolejny pierce damy wtedy. W takim miejscu, gdzie nie wchodzi nic innego. Bo tu rozładunek będzie szedł na grubo, naprawdę, myślę. I plaże tu, nie ruszmy plaży tylko. Tu już ostatni. Nie chcę iść w tamtą stronę z rozładunkami, więc tu dajmy ostatni. Pierce rozładunkowy. Wyślijmy okręty z materiałami od razu sobie. Okręty, statki powietrzne. Głównie z drewnem, bo tego najwięcej pójdzie. Dajmy 3 drewna na 2. Na 2 cegieł. I 1 stali. I okien. Okno miałem przysłać właśnie. 3 desek obiecanych. 1 pełen okien, bo to będzie potrzebne. To też będzie potrzebne.
Teraz cegły razy dwa i już flota może wylutować w zasadzie. To wszyscy, tak? No dobra, to lećcie. Lećcie w takim razie do Manoli. Dziękuję, ja też już tam lecę. Pyk, nic się nie pali, nie wybucha? Nie, dobra, wyjątkowo, okej. Na przyspieszonym, bardzo ładnie. I teraz tak. Teraz tak, żeby to miało sens. Już troszkę się zaczyna różnić Manola, po tej stronie i po tej, wydaje mi się, jak sądzicie? Ale jaka miniaturka odcinka będzie, słuchajcie, naprawdę. Musi się różnić, bo tu mam więcej miejsca na załadunku, więc siłą rzeczy to tamten schemat pogwałcimy już troszkę. Tu co, jeszcze jeden magazyn? Tak, damy. Niech będzie taka ciekawa linia. Ale fajnie to wygląda. Od razu na miniaturę odcinka, słuchajcie, leci. Od razu na miniaturę odcinka leci. Dobra. Teraz, jak mamy materiały zrzucone, mniej więcej wszystkie, powiedzmy, ty wracaj do Trelawnej, bo tam będziesz zaraz specjalistów po malutku. Już się przymierzał do ich przewozu. Czekamy na sterowce tutaj, ale nie będziemy próżnować absolutnie. Właśnie lecą, świetnie. Nie, to nie te sterowce. Łyk kawy nie zaszkodzi przy takiej muzyce. Świetnie, lecimy dalej. Dobra, teraz musimy sobie tu przymierzyć, gdzie będzie miasto. Ja bym chciał z prawej. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Zaraz sobie to skopiujemy. Mniej więcej centrum miasta jak będzie wyglądać. I gdzie ono pasowało zatem? No najbardziej to tu, nie ukrywam. Od razu wchodzi, zobaczcie jak pasuje. Od razu mógłbym przyklepać to, ale troszkę chcę cofnąć się. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że tam musi jeszcze wejść plaża i cała infrastruktura plażowa, więc myślę, że tyle. Zostawimy odstępu. Ewentualnie jeden rząd budynków dobudować to nie jest problem. I oczywiście tu przy haciendzie dostajemy, ze względu na to, ile można maksymalnie osiedlić ludków. 4x4 wszystkie zajmujemy, więc nie będziemy tutaj przekombinowywać absolutnie nic. I teraz sobie, o, tu coś zepsułem chyba jednak. O, nie wejdzie mi tak dalej, dobra. No dobra, ile ta infrastruktura plażowa zajmie? Może nie aż tyle, może nie będzie tak źle. Będę optymistyczny wariant zakładał, że nie będzie tego aż tyle. Jeszcze raz to zrobimy. Ale uprzednio rozładujemy sterowce. Dobra. Oczywiście domy Obreros nie wchodzą w grę na początek. To muszą być domy kurna Leiros. Cyk. Dobra. Państwa zapraszam po więcej matsów, wiadomo. Stop. Do grodziska, nie do nowego grodziska. Znaczy do nowego grodziska, a nie do grodziska. Nowy grodzisk, tak, pomyliłbym się prawie. Dobra, to teraz tak, jeszcze raz przymiarkę robimy. Kopi ma nasze wspaniałe miasto z Hawany. Cyk. Jeszcze raz wklej. A może w tą stronę? Kto powiedział, że muszę iść w tamtą, prawda? No, może to jest rozwiązanie. Gdybyśmy tu doszli do samej plaży, no tak, w jedną stronę mogę iść, tylko tu znowu, tu jest gardło także, więc na nic nam to w zasadzie. Nie mogę nawet na tym oddaleniu pracować, słuchajcie. Tutaj musielibyśmy iść. Takiej odległości od plaży, że niżej nie chcę schodzić. Dobra, tutaj powiedzmy. Tu gdzie się zaczynają piaski w ogóle. Tak. Wtedy to pozwala rozbudować sensownie to miasto. Na 2-3 strony jeszcze. I troszeczkę odbić od centrum, a może nawet iść w górę z centrum. Ścisłym takim centrum mam na myśli. Spróbujmy tutaj. Ja myślę, że to jest dobra lokalizacja. 3 i 3 i jeszcze jeden tam został. No, spróbujmy. Tam wchodzi jeden rządek w ten dom, tu wchodzą dwa. Raz. Chyba wejdą dwa. Jeśli się nie mylę. Dobra, spróbujmy. Muszę sobie to odmierzyć oczywiście. Hacjendę już zbudujmy w takim razie. Kwatera Obrel niekoniecznie, ale kwatera Hurna Leiros już tak. Później je rozbudujemy i zamienimy. Na razie musimy jeszcze połączenie z portem ogarnąć. Wobec tego nie będzie nic oczywiście. Dobra, to myślę, że najpierw wyślemy sobie materiały, bo zaraz ich zobaczę jak szybko ubywa, tak swoją drogą. Nadmiernie szybko. Cegieł troszkę więcej poproszę, bo tych teraz odwrotnie zrobimy. 3 cegieł na... Tak jest. Ciebie tylko stalą naładujemy. Dobra. Ciebie naładujemy teraz tak, silniczkami
oknami i betonem. O, całą flotę zapraszamy do Manoli. Dziękuję. I ja też jestem skaczy. Nic się nie pali, nic się nie pali. Świetnie. Teraz drogę ponownie wytyczmy. Tak, żeby za dużo przestrzeni nie marnować zbędny. Dobra. Czy może nawet tędy mógłbym pójść, co? Przy samym porcie. Jeszcze skrócić, tylko muszę ten most rozwalić wtedy całkiem. Spróbujmy tego. Przy samym porcie, najbardziej jak się da wyjść. Mógłbym połączyć drogami zawsze. Tutaj jest chyba najbliżej. No i to ma sens, moim zdaniem. Większe niż to. Dlatego, że tu sobie robię tak. O, świetnie. I super. I mam połączenie w tej chwili z Haciendą. Dobra. Tak, to się dobuduje, myślę. Są ważniejsze rzeczy w tej chwili. Tak jak kwatera... zwykłych chłopów prostych. Jeszcze tu miałem sprawdzić, czy się dwa te zmieszczą, ale to muszę mieć... Właśnie. Muszę operować stąd. W trybie projektowym. Wejdą dwa, dobra. Prawie wszędzie wejdą dwa. Ciekawą topografię będziemy mieli przynajmniej. Jakby nie patrzeć. Zapomniałem zachowanie odstępów, widzę. Dobra, to już się poprawiam. Już się poprawiam. Sobie mniej więcej zaplanujmy, jak to będzie na początek wyglądało. Wiadomo, że miasto się rozwinie oczywiście, ale... najsam pierw, jak to się ładnie u mnie mówi, może być. O, proszę. Super. Troszkę dalej od centrum. Fajnie, że nie będzie takie, wiecie, że to nie będą takie miasta klony, a trochę duszy nawet dostaną. Też tą ciekawszą topografię. To sobie zaplanujmy, jak będzie nasza stolica wyglądać. Zaplanujemy sobie zaraz, gdzie dział rolniczy będzie i tak dalej. Podstawy będziemy mieli ogarnięte oczywiście do końca tego odcinka. Ale nim do tych podstaw dojdziemy, no to oczywiście jest co robić. Padaj. Ja tu sobie oczywiście unikatowy layout zrobię, czyli zrobię od zera budynki, zamiast je kopiować. W poprzedniej wytwórni już sam układ mam skopiowany i ozdoby i to wystarczy mi w zupełności. Chociaż tu pomniki inne mogę później wstawić, nikt mi nie nakazał, że tak to ma wyglądać ostatecznie. Co do odległości od plaży jeszcze zobaczymy. Wolałbym się nie przesuwać, prawdę mówiąc. Mam nadzieję, że się obędzie bez tego. Wiem, że jakieś... jak ona funkcjonuje, nie pamiętam. Wiem, że to dostawaliśmy wraz z premierą DLC-ka, ale niestety nie pamiętam, jak to było. Nie pamiętam. Szkoda, że ręka nie wraca do poprzedniego menu po użyciu. Tak powinno być, moim zdaniem. Na razie to dajmy wszędzie też kwatery, a potem zamienimy na obreros, jak będzie, przyjdzie pora na to. Tutaj chyba za wcześnie dałem. A, wiem, bo to były otwarte, dlatego, że tam wychodziły. Dobra. To były tylko dwie zatem. No i dobra. To mam podstawy, myślę, zrobione. Solidne podstawy nawet, śmiem twierdzić. Dobra. Port i tu. Manola podstawy ładnie stąd będzie wyglądać. O, piękny rzut ekranu. Na jeszcze nie gotowe co prawda miasto, ale ładnie prosperujące już wkrótce. Jeszcze sobie maksymalny rozmiar określimy za chwilkę tego miasta, bo to nie koniec oczywiście. Jak się domyślacie. Na zewnątrz teraz będziemy stawiać kwaterny Hornaleiros, a w środku Obreros, więc tutaj idziemy dalej. Wielkość miasta jakby. Hacienda oczywiście, ona, jej się polepszy obszar. Zasięg, przepraszam, nie obszar. Więc nie sugerujcie się zupełnie tym, jak to teraz wygląda. Cyk, cyk. Czy jakąś alejkę ładną też zrobimy, może ozdobną nawet, a niekoniecznie funkcyjną i niefunkcjonalną. Dobra, jak będę rzeźbił, to wyślemy sobie więcej statków. Jak tylko rozładujemy te, zobaczcie ile, jak te materiały utoną tu po prostu. Ja w międzyczasie, pomiędzy odcinkami napcham magazyny, ale na razie na bieżącą rozbudowę chciałem coś tam przesłać, żebyśmy zaczęli cokolwiek tu rzeźbić. Zwłaszcza przy użyciu silników parowych. I teraz tak, ropę musimy znaleźć, miejsce na ropę, proszę państwa. Takie dogodne. Stary świat. Nie stary świat, zawsze się mylę coś ostatnio. Nowy grodzic, dziękuję. Wszyscy rozładowani, raz, dwa. 3, 4, 5, wszyscy. Dziękuję, dobra. Naftoport, zapomniałem o naftoporcie, prawda? Bo jeszcze trzeba jego postawić. Jak tu będzie rafineria miała działać, jak nie ma naftoportu? Raczej w ogóle. Tutaj musimy w takim razie ukrócić troszeczkę. Będziemy musieli ukrócić naszej przestrzeni magazynowej nieco, obawiam się. I tutaj zbudować naftoport.
I tutaj upchamy cały przemysł naftowy też. Naftoport, gdzie on jest? Tutaj. Zmieści się? Będzie musiał. A nie da się go bardziej w lewo dać? Nie, nie da się, bo tylko tu się zmieści. No dobra, niech będzie. A magazyny ropy? Tak zwane składy ropy, jak to woli. To jeszcze to musimy wywalić całkiem, bo inaczej mi się nie zmieści. W porządku. Trochę słabo tym składaniem ropy wyszło. Liczyłem na, no, na lepszy układ, ale trudno. Jak się nie ma, co się lubi i tak dalej, no to tutaj zróbmy. Dwa razy skład ropy, może się uda. Jak się nie uda, to nie ma sensu, nie ma sensu. To tylko z jednej strony zróbmy w takim razie, jeżeli możemy. Przepisy BHP powiedz płakał jak widział, jak tu blisko są, to trudno, co ja zrobię. Niewiele mogę zdziałać w tym zakresie. Kurczę, jakie to malutkie te, na to możemy wcisnąć tylko, aż tak się nie godzi chyba. To musimy tą przestrzeń wykorzystać, przepraszamy. Szanowna przestrzeni magazynowa. Ale musimy się tu zmieścić, po prostu musimy. Teraz już lepiej mi jakoś, jak pięć cisnąłem. A to tylko jeden wejdzie, nie dwa niestety. Taki luźny? Jak trzeba, to będzie, no. Od razu piersy rozrachunkowe ulepszam, wiadomo. Razy cztery, od razu możemy magazyn na maksa rozbudować także. Bo to w końcu stolica regionu będzie. To już dalej się nie da. Kurczę, żeby tu jeszcze jedno weszło, chociaż jedno, naprawdę. Naftoport też do maksimum od razu rozbudujmy. Teraz tak, złoża naftowe, pokażcie mi je wszystkie. Wszystkie są blisko siebie, doskonale. My je sobie teraz tu przeniesiemy. Możliwie blisko, no właśnie, czy blisko portu? Tu jeszcze część miasta mogłem wejść, albo strefa ogromna przemysłowa. Ja myślę, tu pola będą, albo tu będą pola. Nie chcę, chcę uniknąć budowy mostów kolejowych, jak najbardziej. Więc myślę, że strefę po prostu roponośną damy tu całą. Tak zróbmy. Przenieśmy to wszystko, a potem zdecyduję inaczej, to przeniosę jeszcze raz. I już, tak zrobimy. Tak, to będzie najlepsze wyjście. Dobra, przenośmy pomału. Na razie gdzieś tu, a potem sobie to ustawimy jeszcze konkretnie. Jak przestrzeń na miasto będziemy mieli, to już wszystko będziemy mieli. Uważam. Jakby to wcisnąć jak najbliżej, jednocześnie nie stracić za dużo na tym. Nie wiem, czy ja to przenoszę w ramach za darmo teraz, czy w ramach płatnego. Chyba to jest bezpłatne. Tamto było płatne. Trudno. Trudno się mówi. No, nawet nie musi być tutaj symetrii wszędzie zachowane, bez przesady. Znacie mnie, wiecie co teraz robię, prawda? Oczywiście, że to poprawię, bo mnie szlak trafił, jakby nie było symetrii. I teraz tak, jedna musi być niesymetryczna, bo jest 9, a jest 8. I myślę, że tutaj rafineria już zrobi robotę. Kurczę, co oni z tym pożarami teraz się uparli na nie, no? Jak ja tu tworzę dzieła sztuki współczesnej. Dobra. Rafineria. Tutaj by weszła cała i ogarnie tą sytuację. No i pięknie, to więcej nie potrzebuję. Nawet chyba tu mogę sobie zrobić rafinerię. Ale ładnie po środku będzie, nie? Wyglądać, pewnie, że ładnie. Ale jakby na dwie strony wychodziło stąd, też bym nie pogardził, nie powiem. Tylko ona nie sięgnie mi tam wszystkiego. Teraz już tak. No i dobra, tu ją postawię w takim razie. Dlatego, że sobie do portu paliwowego od razu stąd pojedziemy, który będzie gdzieś tu, myślę, albo tu. Będzie fajny wypad na niego, dobra. Od razu połączmy linią kolejową. Tak. I oczywiście, że jak najmniej miejsca marnując. Okej. Ropę to już możemy zacząć produkować i zbierać. Oczywiście, że tak. Specjaliści tu dotrą w swoim czasie, proszę się nie martwić. Jedna linijka kolejowa, ale będzie dużo więcej potrzeba, wydaje mi się. Zdecydowanie dużo więcej, bo artyści też chyba elektryczności potrzebują. Nie jestem pewien, ale zobaczymy wkrótce. Dobra, i teraz te wszystkie gliny musimy przenieść też. To myślę, że wykorzystamy sobie to miejsce na taką strefę, powiedzmy, przemysłową. Glinę nie wiem, czy w ogóle będziemy wykorzystywać. Jeszcze nie podjąłem decyzji odnośnie tego surowca. Zobaczymy. Na razie tutaj taki kwadracik damy. Bo tam tereny rolnicze będą cenniejsze na początku. Na razie dajmy to w takim, o właśnie, w takiej kołomyi. Tyle o ile. O, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest. Troszkę lasu muszę wykarczować. Przepraszam wszystkich ekologów. Wcale nie przepraszam. Dobra. Okej.
to zostawmy tak jak jest. Mamy tu teren, który jest wydzielony pod przemysł. Potencjalnie pod przemysł. Fajnie jakby to było blisko tych jednak, albo tu, o zobaczy. Ale nie będziemy przyładnego miasta zaśmiecać strefą przemysłową jakąś. Panie, kto by to zniósł? Dajmy lepiej tutaj o dekret. Tak jest, zwiększa. Zmniejsza konsumpcję żywności, to się przyda na dzień dobry. A my teraz zwiększymy ilość modułów, zwłaszcza tych. O tak. Tutaj jakbym tą drogę jeszcze poprawił, to było jeszcze lepiej. Dlatego, że już tłumaczę. Nie chcę jej przerwać całkiem, bo tu musimy iść dalej. Teraz tak, o ile się muszę przesunąć jednak. Zaraz zobaczymy, o ile to usunę. Dlatego, że tu chcę wpasować kolejne domy. Zgadliście? Oczywiście, tak jest. Tu mam jeszcze na jedną dzielnicę. O, właśnie się salsa włączyła, o zgrozo. Dobra, tutaj myślę, że więcej nie będę szedł, bo plaża przecież. Ale tu jeszcze po jednym rządku byśmy dali, nie? Przynajmniej jednym właśnie. Jednym, wtedy droga może sobie iść. O, tutaj. Super. To zostawiamy. Nie lepiej tędy tą drogę i tam w ogóle z niej zrezygnować? Chyba, że lepiej, no pewnie. Super. No i widzicie, takie rzeczy trzeba po prostu nałożyć, żeby sprawdzić, czy się udadzą. Nie da się tego kopiuj w klej zrobić, niestety. Ja tu na razie full na rejo stawiam domy, ale to będą oczywiście artystów i obrelot wszędzie. Pamiętajmy, tu mamy kurz na ilość populacji do zrobienia. Sam się nie zrobi. Cyk, ale malowniczo będzie, jak ładnie wyszło. Kurczę, ja nawet nie planowałem tego, wiecie? W ogóle. Fajnie, że będzie wreszcie inne niż wszystkie to miasto i takie duże. Super. Jeszcze tu optymistycznie zakładam, że coś przy tej plaży się zbuduje, chociaż wątpię. Dobra, na razie zostańmy przy tym. Wersja, że tu nie będzie nic dotąd. Do tych kwater. Że to jest wszystko pod plażę przemyślane i pozostawione. Tak? Jeszcze dla sterowców platforma, nie zapominajmy, będzie potrzebna. Gdzieś musi być. A gdzieś myślę, że będzie tu, po prostu. Tak. I co nam potrzeba? Aluminiowych tych. O właśnie, jeszcze tego nie przerzuciłem. Dobra. Już się robi. Ty możesz do Hawany polecieć, popraw. Profile aluminiowe. Dobra. Co oni z tymi wybuchami mają, nie? Piromani jedni. Nie. No i jazda do Manoli, oczywiście do Manoli. Ja też tam skikam. Coś się spaliło, zapomniałem całkiem. Kopalnia złota, no tak, co mogło się spalić i wybuchnąć. Dobra. Myślę, że mamy solidne podstawy w Manoli, naprawdę. Tylko gdzie tam platformę dla sterowców damy? Ja bym chciał, żeby ona za miastem była gdzieś nawet, wiecie? Dlatego tam fajnie urząd pocztowy i wszystko będzie obsługiwała. Tutaj już mamy co. I tu już statki będą przybijały, żeby jeszcze ruchu nam dodatkowego, zbędnego, że tak powiem, wręcz nie generowały tam inne rzeczy. Tu byśmy ją dali na przykład. Dlaczego nie mogłam być tutaj? Na razie niech będzie. Jak będzie chciał przenieść, to przeniesiemy sobie. Dobra, teraz potrzebujemy tak, uprawy bananów, zgadza się, trzciny cukrowe jak najbardziej, bawełna jak najbardziej, kukurydzy i kawy. Tutaj nie jestem w stanie nic zmienić, bo wszystko to sobie wykorzystamy. Natomiast całą resztę będziemy musieli oczywiście dostarczyć. Prosto do tego. Statek doleciał, niech weźmie profile aluminiowe, bo po to tu przyleciał w zasadzie. Cyk, na fulla. Będzie ich dużo więcej potrzeba, wiemy o tym, ale na razie tyle musi wystarczyć. Zobaczcie, łódek już tu pomyka, a to tylko początek jest. Dobra, tam niech się ładnie odkrywa wszystko. No i co? Musimy zacząć z bananami. A gdzie będziesz olej wytwarzał i tran? Gdzie masz miejsce na to? Nie pomyślałem. Słuchajcie, nie pomyślałem. A dobrze, to chyba nie jest jakaś zbrodnia. Jeszcze tu mamy od tej strony wybrzeże. Myślę, że tak zrobimy. Tu będzie ta część rolniczo zaopatrująca, a tu wszędzie... O, jeszcze mamy gdzie. Ja się tu martwiłem, słuchajcie, na zapas widzę. Moglibyśmy się naftoport tu upchać wtedy. O, kurczę, to nam rozwiązuje spory problem. To nam rozwiązuje spory problem, czyli tu ten, a tu naftopol byśmy dali, cały. Sorry. Nie widziałem, teraz widzę. I tu damy cały przemysł naftowy prosto. Ale gdzie? Bo przecież to torami trzeba będzie ciągnąć. Nie! Przemysł naftowy zostaje. Musi, bo tu będzie, tu będą uprawy, w tą, właśnie, tu wszędzie i tu będą uprawy i tu. A tu musimy sobie zostawić miejsce na inne rzeczy, na jeszcze ewentualnie miasto, albo jakieś uprawy już boostowane z drugiej strony pociągiem. Wymyślimy coś. Tędy tory jeszcze ewentualnie mogę przeciągnąć, prawda? Zawsze. No właśnie. Więc tam zostaje. Tam wszystko to zostaje. Plaża
Może plażę przeniesiemy w takim razie. A damy tu na port. Nie wiem, sam. Próbujemy obu wariantów. Zobaczymy, jak będzie z tym. Na razie muszę uprawiać, żeby kurna Leyrot się tu byli w stanie utrzymać w ogóle. Dobra, was, drodzy państwo, z powrotem do Trelawny. Będę sobie między odcinkami, przepraszam, przesyłał. Na razie wystarczy tych wrażeń. Teraz dajmy tak. Pod trani, pod to wszystko. Musimy mieć tu miejsce fajne. Ogarnięte. Kurczę, jakby to zrobić na morzu właśnie. Żeby się w dwie strony, trzy nawet rozchodziły te. Bo ja tu sobie jestem w stanie dużo więcej zrobić takich tych. O fajnym layoutie, naprawdę fajnym, uważam. Zobaczcie, ile by tego weszło teraz tutaj, ile więcej niż przy innym układzie. To mam na myśli oczywiście. Może ten jeden tutaj to jest szkodliwy bardziej niż pomocny. Bo wtedy nam właśnie ubywa dużo ich. Co by było lepsze? Pytanie pozostaje otwarte. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. No ale to jest szkodliwe. Dobra, tu nie ma co w takim razie. Tu jeszcze mogę magazynów najwyżej dostawić, żeby było przełamać tę nudę. Designowy, jeśli chodzi o design. No nie, to nie jest dobry pomysł. To nie może tu być, słuchajcie. Wóz albo przewóz, albo w tamtą stronę, inaczej się nie da. Jakbym trochę to dał jeszcze w lewo, mogę? Mogę, o dziwo, mogę, dobra. I to dał tu. Jeżeli się da. Chyba się da, ale bez tego. Dużo kombinowania czeka teraz takiego, przygotujcie się na to. Ale ja chcę to mieć ogarnięte, jak najładniej i najlepiej. Chyba tak jednak więcej ich upchamy niż tu, zobaczcie, bo tak by weszło mniej. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. To co teraz robimy. Zdecydowanie. To tu magazynów muszę napchać od groma teraz. A tu nie tylko takich magazynów, ale i takich przede wszystkim. Kurczę, chyba się to nie opłaca jednak. Wiecie co? Naprawdę. Chyba na proste rzeczy są lepsze. No ale tak ile mi ich wejdzie? Raz. Dwa. Nie, absolutnie nie. To trzeba tak zrobić. Zobaczcie. Miałem dobry pomysł. I zepsułem go. Znaczy odszedłem od niego niepotrzebnie. The people celebrate your leadership. No, to dużo lepszy jest układ, oczywiście, że lepszy. Nawet nie ma co porównywać, proszę państwa. Dobra, teraz tutaj mogę magazynów jeszcze postawić, super. Chyba mogę. Zaraz zobaczymy. The people celebrate your leadership. No, mogę z tyłu, oczywiście, że mogę. No i to fajnie będzie wyglądać, ciekawie. Kurde, naprawdę ciekawie. Teraz drogę musimy wyprowadzić, cyk, bo przecież magazyny, wiadomo. Teraz tu chyba całości nie przesuniemy bardziej w tą stronę, ale możemy jeszcze to zamienić stronami. I chyba więcej mi tak wejdzie. No, dwa, a nie jeden, właśnie. Tak wejdą dwa. Nie wejdą dwa, cholera. Trudno. Tu? Też nie. Złośliwa gro. Trudno. Tak ładnie zrobię, wiecie, to stolica regionu jest w końcu. Tak musi być ładnie, nie? O, super. No i teraz to samo tu zrobimy. Na dużą ilość, bo tranu nam będzie potrzeba nie tylko do tego, jak wiecie. Teraz odtąd znowu możemy zrobić to samo. Jeden do góry wszyscy zapraszam. Da się? Nie da się, trudno. A teraz jeden do góry, jeden do góry. To jeszcze dwa do góry w takim razie. Hop. Dobra. Tak jak mówiłem, podstawy to podstawy. Jeżeli dużo więcej nie zrobimy, no to trudno. Ale będziemy mieli ogarnięte. Cyk. To już za blisko, tak? No dobra. To ja sobie dam całość tutaj, w tą stronę wtedy. A, nie można tak. Trudno. To zostawimy przy tym i tam damy jeszcze rządek magazynów, żeby było fajnie. Albo jeden magazyn, jak nie rządek chociaż. Dobra.
Ciekawie to będzie wyglądało, prawda? Mi się wydaje, że tak. Nawet, że bardzo ciekawie. I tu wtedy magazyny jeszcze mogę, chyba mogę zbudować. Tak. Jeszcze o jeden się wysuniemy? O, super. Świetnie, dobra, subcio. Tutaj połączymy. I oczywiście teraz druczki. Same. Które muszą być również. No bo inaczej jak? Tylko czy ja dobrych dróg użyłem? Teraz nie. Zastanawiam się. Chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Raczej o takie połączenie chodzi. No właśnie. Przynajmniej tu. I teraz za tym musi być magazyn od razu, jak się domyślamy. Który nam obsłuży to wszystko. Tutaj będzie świetne miejsce na magazyn. Doskonale. Jeden mamy. Teraz tu. Kolejny musi być. Minimum jeden. Myślę, że jeden to absolutny minimum. Cyk. Świetnie. Cztery te. Dameczki. I teraz tu byśmy połączyli je. Panie Areczku. Dobra. Ładnie. Tu jeszcze na jakieś magazyny jest miejsce ewentualne. Trochę magazynów. Teraz je wybudować. Dobra. Ogólnie jest spoko. Naprawdę jest spoko. Tu jeszcze... Tak. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało bardzo. I zaraz podstawy Manoli będą mniej więcej ogarnięte. Jeszcze tu musimy mieć magazyn. Przynajmniej jeden, a ja bym chciał dwa nawet. W zasadzie. Jeden i dwa. Dziękuję. Oczywiście one będą na maksa ulepszone za chwilę. Tak, żeby robiły robotę. O, jeden do góry jeszcze muszę iść chyba. Tak. A, mogą tu zostać w zasadzie. Dobra, to do dołu. Jak najbliżej. Im bliżej, tym lepiej. Oczywiście mówimy o poławiaczach tronu, czy jakąś tam nazywają. Teraz musimy to połączyć z główną osią miasta i już będzie dobrze. Główną osią miasta, która to jest oto tu. Myślę, kopalnia nam wyznaczy troszeczkę kształt tego. No proszę. Przepraszam, tak byśmy zostali, myślę, na początek. To jest pierwszy krok. Teraz drugą kopalnię mamy tu. To nam w naturalny sposób oddzieli kawał tego lądu. Coś takiego. Dobra. Jest ok. I teraz z miastem. Ciekawe, to będzie w linii. Niekoniecznie. O. I już, jesteśmy połączeni. Super. Mamy plan na dalszą rozbudowę miasta tym samym. To nam otwiera nowe drogi. Teraz bananki trzeba uprawiać, ale to już chyba nie zdążymy tego zrobić w tym odcinku. Dlatego sobie przygotujemy inne rzeczy w to miejsce. Mianowicie rozbudujemy miasto do końca, rozplanujemy je, to mam na myśli, jak będzie wielkie, maksymalnie, przy założeniu maksymalnego rozmiaru miasta i sobie wyrzucimy tę część tych domów Furna Reylos na domy Obreros zamienimy zamiast tego. O, to jest, pamiętajcie, maksymalny, naprawdę max możliwy rozmiar. Tu byśmy przerwę zrobili teraz wreszcie. Przełamali ten schemat troszeczkę, dobra. O, nie dotykaj. No, będzie coś z tego, ja myślę. No i w porządku. Będzie ok. Tu się troszkę schemat rozjeżdża, ale to bardzo ładnie, bo chcieliśmy go przełamać, więc to robimy. I tu max dotąd. Max, naprawdę max. Nie zakładam, że nawet tu dojdziemy, ale jak taki, gdyby już maksymalny rozmiar miał miasto osiągnąć, to właśnie taki będzie. I ani odrobinki większy. Zaraz sobie centrum na domy Obreros częściowo zamienimy, tam jeszcze artyści muszą wejść, pamiętajmy. Nie wiem, ilu ich potrzeba, jeszcze stadion musi się zmieścić, więc miejsce zostawiam. Myślę, że na stadion to już mamy z góry zaplanowane, gdzieś tu będzie wtedy. Dobra, myślę, że czas centrum zrobić na Obrerów i artystów w takim razie. Obrerów i artystów. Może tak, najbliżej tego na artystów zostawimy. Centrum. A tutaj dla Obrerów byśmy zostawili na obrzeża. Czyli całe obrzeża wstępnie dla Obreros. Wstępnie, pamiętajcie. Pytanie, czy artystów można doprowadzić? Czy trzeba odblokować? Czy oni się w ogóle dadzą wybudować tu? Czy trzeba specjalną osadę zakładać, gdzie oni będą sobie rezydować? Nie wiem. Nie sprawdzałem jeszcze. Wygląda na to, że ich tu nie ma. Więc chyba trzeba będzie normalne miasto zbudować, żeby ulepszyć rezydencję.
A tutaj takie, o, po prostu miasto będzie. Ach, te wybuchy. Więc dajmy takie centrum Umbreros, a obrzeża Urnaleiros, bo mamy ich dużo jeszcze w całym świecie gry. Platformę sterowców też zbuduję, żeby wiedzieć, jaką populacją będziemy na początku dysponowali. To jest bardzo ważne, wbrew pozorom, bardzo ważne. Bo tą siłę roboczą artystów, przepraszam, populację artystów trzeba będzie gdzieś jeszcze osiedlić. Myślę, że Havana spełni tą rolę wtedy, jak wywalimy stamtąd haciendę i stolicę Nowego Świata przeniesiemy tu. A jest taka, nawet nie szansa i plan, ale jest taka konieczność, widzę, żeby to właśnie tak rozwiązać. To proszę bardzo. To byśmy mieli teraz na Obrerów ogarnięte i na Urnaleiros też za chwilę. Teraz można już tutaj uruchomić zbiórkę i produkcję, zwłaszcza, że mamy dużo robotników na ten cel, dobra. Niech tu ładnie pracuje, będziemy widzieli też, jak to wygląda, jaka tendencja. 5 jeszcze zostało nam, świetnie. Teraz potrzebujemy platformę sterowców, już myślę zbudować spokojnie. Teraz oczywiście do niej moduły. Po pierwsze mola dla pasażerów, bo ładnie proszę to budować od razu. Mola dla pasażerów, po drugie urząd pocztowy, oczywiście, z oczywistych względów. I po trzecie to, zgadza się. Dziękuję. Mając to wszystko, połączone drogami oczywiście. To jest taka wstępna lokalizacja tego miejsca, jeszcze nie wiem, miejsca, tego modułu. Jeszcze nie wiem, czy to ostatecznie zostanie. Nie podjąłem decyzji. Na razie w ładnym kwadraciku to otaczam i patrzymy, że mamy 7000 obrelos, więc myślę, że tu należałoby budować zamiast haciendy miasto dla, już dla artystów. Samo centrum przynajmniej. Więc może hacienda to jest zły pomysł. Oczywiście Barcelona zostaje i rynek i cała reszta. Ale tu byśmy rynek normalnie wstawili. Chyba, że hacienda spełnia funkcję rynku. A myślę, że spełnia. Prawda? Gdybym tu z domu na przykład zwykłego chciał zbudować. Delikwenta, to mógłbym? Nie, bo nie ma rynku, słuchajcie. Czyli musi być rynek. Rynek być musi, czyli hacienda musiałaby stąd wylecieć. Ale ja nie chcę haciendy usuwać. To może założymy po prostu część dla artystów jeszcze bardziej ekskluzywnej dzielnicy. Na przykład tu. Z rynkiem. I byśmy ich sobie ulepszyli. Wtedy. Musiałbym wyciąć las. Wstępnie tak zróbmy. Ja się jeszcze nad tym zastanowię. Najważniejsze, że podstawy wyspy mamy ogarnięte. Wykarczujmy ten las cały, bo tu na pewno będą inwestycje planowane i realizowane w kolejnym odcinku. Dobra, ja bym sobie to zrobił tak wtedy. Muszę skopiować z jakiejś osady. Stąd chyba miałem zwykłą osadę. Pierwszą założoną wyspę, właśnie. Tu miałem to rozplanowane mniej więcej. W trybie projektowym, tak jest. Oczywiście tam to inaczej będzie wyglądać zupełnie, ale projekt jest ten sam. Projekt, plan miasta jest ten sam. Nie projekt, co ja mówię. Tu byśmy mieli tą osadę wtedy. To troszkę bliżej środka. No, to by było to, słuchajcie. To by było to. Wtedy idziemy odtąd, załóżmy. Wtedy byśmy szli odtąd. I mieli samych artystów tu. Performerów. Jest taka szansa i możliwość. Zobaczymy, jakie miasto jeszcze budujemy. Nie podjąłem ostatecznej decyzji co do ilości populacji. Wiadomo, że tu ich najwięcej wchodzi. Że Obreros najwięcej by tu weszło, ale może nie będę chciał ich budować konkretnie, tylko inne rzeczy tu zlokalizować. Wstępnie zostajemy przy tym projekcie. Ja sobie skopiuję i poobracam to troszkę. Tak, żeby rozmiarowo też było odpowiadało temu, co tu się realnie finalnie znajdzie. Jeszcze jeden rządek. Fajnie. O czymś takim marzyłem, myślałem. Dobra. To jest rozmiar docelowy miasta, osady, czy jak to zwał, tak zwał. Tutaj jeszcze muszę sobie poprzedzielać wszystko. Podziałki na koniec zostają. Teraz rynek po środku. To możemy usunąć. Rynek całkiem po środku. Tutaj. Nawet tu. A nawet tu, gdzie wcześniej chciałem. Już tłumaczę dlaczego, bo tu idziemy w prawo jeszcze stąd, dobra. I tymi gagatkami zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ale ja sobie jeszcze przygotuję grunt pod to, tak? Żeby był. Czyli to zbudujemy. Rynek zbudujemy. Zaczniemy ich osiedlać. Częściowo przynajmniej. Tyk.
trochę blisko tego lotniska, ale to nic. Lotniska. Dobra, chyba dalej połączenie istnieje. Nie trzeba tego łączyć drogami, prawda? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie trzeba. Tu jeszcze na jeden rządek domów ewentualnie. Albo jakieś ładne pawilony. No dobrze. Ja myślę, że na początek wystarczy. Sporo osiągnęliśmy tak naprawdę. Mamy zaryt Manoli. To będzie zdecydowanie największe miasto, jakie kiedykolwiek zbudowałem, nie licząc realnej. W nowym świecie to przyćmi wszystko. Wybiorę sobie oczywiście odpowiedni rzut ekranu. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak wam się podobało. Podzielcie się na naszym Discordzie tym, jak wasza Manola wygląda. Ja jeszcze naprawię gruzy. Wszystkie tutaj. Zniszczenia, żeby nie zapomnieć. I słyszymy i widzimy się już w kolejnym odcinku za Anno 1800, na który serdecznie was zapraszam. Na więcej nowego świata, Manoli nie tylko. A na razie to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa!